Siemanko, z tej strony Nexium, witam się z wami serdecznie w kolejnych odcinkach z historii GTA, tak jest. No i moi drodzy, zgodnie z tym, co z wami ustalałem w poprzednich odcinkach, zrobiłem to, co zgodnie ustaliliśmy, czyli jako iż Franklin ma u nas wszystkie bronie złote, no co zresztą widać teraz, złoty AK, chwila, złote jakiekolwiek pistolety, wszystko jest złote, to tak samo stwierdziliśmy, iż nasze autko będzie idealnie wyglądać, jak będzie czarno-złote, czyli mamy złote felgi, złote malowanie, drugą wersję, czarny dym spod kół, który się super komponuje ze złotymi neonami, jest to w sumie deszczowy żółty, tak to się nazywa, ale wygląda naprawdę fajnie, no nie ma czegoś takiego jak złoty neon. Ale tutaj naprawdę super to wyszło, zresztą sami zobaczcie i naprawdę wygląda to kozacko, zresztą teraz spalmy trochę kapcia i ogarnijcie, że naprawdę, moim skromnym zdaniem, wygląda to super przekozacko, naprawdę, i te złote felgi jest las, naprawdę, Franklin teraz ma swag, Franklin ma wszystko, naprawdę pozostaje tylko się bujać na dzielnie i wyrywać suki. Tak, ja sobie odrestaurowałem auto specjalnie, żeby tutaj nie mieć żadnych zarysowań i już bliznąłem w lampę. No ale w sumie to i tak chciałem tylko i wyłącznie, żeby to auto jakoś wyglądało na wstępie odcinka, bo po 30 sekundach przyjazdu. Kurwa, serio. Okej, dobra, nie mam pytań. Po 30 sekundach przyjazdu będzie wyglądać jak. No nie wiem, po prostu jak. Dupa jakiegoś ziomka po wizycie murzynów pod prysznicem. I to naprawdę nie będzie zbyt dobrym widokiem, naprawdę. No ale przynajmniej na początku moje autko się prezentowało z klasą. Teraz już nie musi, teraz Franklin jest gangsterem, on musi przeżywać tutaj różne rozterki życiowe. No a my aktualnie wybieramy się na kolejną misję do Michaela, tak jest. Rozszyfrowaliście mi, jak wyglądają te wszystkie poszczególne kolorki, więc teraz jak najbardziej wiem, że dana misja polega dla danej postaci, jest przystosowana do danej postaci. Więc wbijamy sobie na kolejną misję, chwila, czyżbyśmy musieli wbić do kuchni? No to wygląda tak, jest. A ten sobie walił i skacza, no kurde, i to beze mnie tak sobie walisz. So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Raczej kurwa, nie inaczej. No, ci to naprawdę mają. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Trevor to true. Whatever the hell it is you're talking about. Really? But criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and safe rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. And this other guy runs out of the shop, pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You wanna get lit now, sugar? Trevor, baby, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor, you been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't make it right. Johnny, leave it. The crystal has got us, babe, but that don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor, I'm talking to you, motherfucker. Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy. All right, let's fuck. You think this is funny? Get him off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? What the fuck? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I just... I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Shh. What the fuck?
Fucking shit! Cut! 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 Who the fuck are you speaking to? O kurwa. Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait! O, cholera jasna. Fuck! O! The wheels are in motion. We gotta reach out to the rest of them. Mamy kontrolę nad Trevorem. Aleluja! Poznaliśmy naszą trzecią piękną postać, mam nad nią pełną kontrolę, czyli Trevorem Phillipsem. Tak chyba ma na nazwisko, Trevor Phillips, tak mi się przynajmniej zdaje. Ale początek to był chyba najmocniejszy ze wszystkich postaci. What the fuck? Naprawdę! A gdzie mam jechać? Udaj się do Grape Seed. Okej, no dobra. Ale naprawdę, początek to... Jedno wielkie... Co to kurwa jest? Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Find him. Really? My cousin's there, but I don't... Find him, Wade! Does this mean I don't have to come see the biker? Bo ja znowu nie mam tej super mojej umiejętności Frankina, którą tak bardzo kocham jak Edalkem. Więc muszę normalnie jeździć, spokojnie, Nexio, spokojnie. Chill, bro, I got this. Czuję, że z mojej mordy w momencie, gdy pisnął mu butelką na twarz, będzie można było robić memy, bo ja zrobiłem tylko takie kimba oczy jak kot srający na pustyni. Więc no... naprawdę, no. Ale to trochę mnie zszokowało, ten się go przytula. Ja rozumiem, przytul się do mnie. BUM! Buła na pysk, kolano, ten kolano pięta, nie ma klienta, jeszcze butelką mu sypnął w czoło. Trevor to piękna postać, spokojna. Pewna harmonii. Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for her. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messin' with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy! You mind that I fucked your old lady? Sorry! What was that? Well, what? No? You don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy! Bullshit! Oh, I like it! Denial! That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit! Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies! What the fuck? Co tu się dzieje? All right. We follow the van back to the rest of them. Then the lost MC are out of this region for good. Podążaj za furgonetką, ale mam do nich strzelać czy nie? The van's gotta pass, but the guy's on fire. A, gości na motorze można wybić, no to jest... Co tu się stało? A halo, ja mam jakąś broń czy nie mam? Mam pistolet tylko, no to trochę bez szału, ale lightowo damy radę. Fila, wo, prr. Czy to był kot? Wyskitu ten tam z tyłu siedzi, ale to musi być Meksyk. O, jasna cholera. Współczuję mu, kiedyś jechałem suką, czyli no w sensie, że takim wozem policyjnym, no już nie był policyjny, więc spokojnie, ale jechałem suką policyjną, którą po prostu mieliśmy tam przystosowaną dla własnych celów i mieliśmy na takich wybojach, a ja tam stałem na tym i w momencie, gdy podskoczyły to całe auto, jak pisnąłem czołem o taką metalową skrzynkę, która osłania żarówkę, to wierzcie mi, że to naprawdę nie było przyjemne, tym bardziej, że siedziałem jeszcze na metalowym obramowaniu od opony i moja dupa też wołała o pomstę do nieba po prostu za to, co się działo z nią na wybojach. Więc to naprawdę nie polecam, 2 na 10. Dawaj, Franklin, Boże, Trevor. Pięknie, no kurde, idealnie. One shot, one death. Śledzić aż do trzeciego miejsca. No kurwa, ty, Trevor, nie bądź taki dyskretny, jak go śledzisz, naprawdę. You could drop me and Wade at the trailer. Maybe bring Chef to finish them. We do this now, Ron, all of us. Shouldn't these bikers be on bikes? I seen some too fat to ride.
can't get the big old gut over the handlebars. Ja pierdolę, że to są chyba najpiękniejsze dialogi z całej trójki. Ja myślałem, że Franki ma fajne te, jak tam co drugie słowo. Nigga, nigga. Dzień dobry, nigga. Wypierdolę, nigga. Tutaj są po prostu no, mutmalina. I'll make my own lost MC collars out of this prick's leather. Dobra, ale wiecie co jest fajne? Od początku tej jazdy ani razu się nie rozbiłem autem, znaczy się nie chcę teraz zapeszyć. Ale to... Ja z samym pistoletem będę ich zabił. A nie, no Treworek ma strzelbę tłukową, bardzo fajnie się z tego powodu cieszę. A, to był twój brat, no przykro mi, naprawdę. O ty w dupę! Czemu ty go nie chcesz zabić? No. Fuck, to straciłem wpis do życia przez to. O, przykro mi naprawdę, chwila trzeba go Ale trzeba mieć pewność. Ale zgasił już kulkę na łeb. What the? No, gleba mi tu. Uuu, ale go ładnie z tym. Kasacja jednym strzałem, to mi się podoba. W dupę. Dobra, tego się nie spodziewałem. What the fuck? Dobra, pozgarniamy sobie po nich broń, dlaczego by nie? Dziękuję, dobranoc. Gaszą te kulki jak... Kają prowo jak pelikany po prostu. Ale mu wdupala przy dupcie, kurna, surprise motherfucker, Preferior Anus. Gryź po duchę włażę na sucho. Dobra, on mi teraz władzi na sucho. A tam jesteś moją. Kurwa, ale mi przyczaił. Trochę nieciekawie wygląda poziom mojego zdrowia. Dobra, tutaj musiałem coś wziąć na dłuższy dystans. Ale spokojnie, już lecimy sobie dalej masakrować wszystkich. Musiałem poczekać tylko sekundę, aż mi się w miarę odnowi HP. Chwila, czy gdy ja wsiądę na te beczułki, czy ja będę w stanie wskoczyć na to... Nie, niestety nie. O, fuck! Co do mnie tutaj jeszcze strzela? No skąd tutaj ktoś do mnie strzela? A co tu się wyprawia? No, dawaj, namierz go! O, dawaj dwóch! Dawaj dwóch, zajdę! No nie przeładowuj, tylko dawaj go, zabijaj! O! Okej, fajnie nam wjechał w tył. Dobra, nevermind, nie przejmujemy się. Powtórz i lecimy sobie od razu. Mam nadzieję, że dałem dobre to. A, dobra, czyli już nie... Przynajmniej jest tak fajnie zrobione, że nie mam od początku tego motywu. Dobra, nie stracę już tyle jak te głupio HP, to... No zamknij się telefonie, stop, chwila, pauza i telefon wyciszony. Dlaczego ja nigdy nie wyciszam telefonu na odcinka? No... Niech ktoś mi zada. Są kurwa trzy oczywiste rzeczy w życiu. To, że się narodzisz, że zginiesz i że nikt nie wyciszy telefonu na odcinek. Ale gaszą te kulki na pysk. Dawaj, 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 dawaj. Gdzie ty mi tu spindalasz, synek? Dlaczego nie mogłem go skasować? Oczywiście Trevor musiał przeładować. Z tym śledzi. A, ten się wpieprzył tutaj, okej, no dobra. Przestrzenić połowę okolicznych punów, okej. No dobra. Chwila, tutaj jest po lewej, to tego sobie najpierw skasujemy, bo on będzie na nas większym zagrożeniem. Teraz ten. Cyk, nice, ładnie. I teraz ten ziomeczek. O, chwila, on ma uzi. Bardzo ładnie. Zaczyna mi się podobać, kolekcjonujemy sobie bronię, bardzo fajnie. Dobra. Zmienimy sobie na uzi, skorzystamy sobie z uzi. Ups, ten ups, no nie, geniusz po prostu. Geniusz po prostu, naprawdę, no Trevor to jest... Gdzie ty mi, synek?
Dobra, widzicie, z Uzi zrobiliśmy, mieliśmy tylko 16 nabojów, zrobiłem z nim większy pożytek niż ze wszystkimi nabojami z shotguna i z pistoletu, razem wziętymi. Pistolet tu, tak, z pistoletu. Dobra, elegancko. Wow, what? Policja jeszcze. A co, oni się jeszcze... A, oni się odwracają, dlatego tak jest, dobra. No, gdzie wy mi spieprzacie? Dawać, 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 dawać. A się chce jeszcze popławić. Dobra, dziękuję, dobranoc. I said go find a fucking ghost in Los Santos, all right? You looking for motivation? And get me some sticky bombs. Sticky bombs, okay? Czyli moja ulubiona broń z GTA Online. Oddaj się do przyczepy, przyczepce, okay. Jeszcze sobie tylko tego ziomka rozjedziemy i tyle. Sayonara, ziomek, dziękuję, dobranoc. The Aztecas. It's just a name. Is he Illuminati as well? And a wacky? I'm one of the lizard people. I got this Chinese contact you can meet at the inn. He'll buy all the meth we can cook. Our enterprise ain't just about meth. It's about guns too. The Aztecas control the guns, so we're taking them out. Dobra, pięknie jesteśmy. I co teraz nas czeka? Jaki kolejny zwrot akcji? Czemu wparujemy na przyczepę? What the fuck, Trevor? Chyba tak. Znaczy gra mi zasugerowała, ale już trzymam R2. Dawaj, jadymy. Ucie w dupę. Dawaj, 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 Trevor. Ale no przepięknie. My soggy friend, you are out of business. The Lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor. Trevor Phillips, tak jest, dobrze mówię. Or they ain't going. Saying something don't make it true. No! This is happening. They're gonna greenlight you after this. Okay. I think he gets it. I thought you was crazy, man, not stupid. Już, przestraszyłeś się. We was always cool. You sure you wanna do this? The shot callers ain't gonna be happy. Think about it. I'm gonna sit, czy nie? Oh, that feels better. Czego właśnie zastrzeliłem, strzelając mu w kolano? I guess he don't run nothing no more. No, ale tak dla pewności. Dawaj, wyduczaj do jeziora. No, i już sobie popłynął. Spokojnie. No, dziękuję, dobranoc. Ten tam był napisany zastrasz go, a nie zastrzel, ale to chyba jedno i to samo. W przypadku Trevora. Znaczy, zastrasza się kogoś, żeby uzyskać coś, a ten nie jest w dupie, to ma po prostu go zabił. People say all kinds of stuff when they're 3 days into a smoking party. You calling me a bullshitter, friend? Clearly not. No way. You're a man of your word, as evidenced by said events. If I say something is going to happen, it's going to. Okay. Maybe not today or tomorrow, but as soon as the moment is opportune. Understood. Yes, sir. If I say I'm fucking dead, then fucking dead I am. I'm not gonna raise my balding head on a beach in 10 years' time, saying all is well. Is this about the ghost? Dobra, pustą drogę możemy polecieć sobie troszeczkę. Oh, you told me about him. Your old running buddy. Whoa, 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 fuck. Your old running buddy. And who is the other one? Brad was the other one. Locked up in a federal penitentiary. Oh, słabo. When he finds out Michael survived that job. Yeah. What do you think happened? I knew what happened, I wouldn't be bemoaning these last 10 years I've spent in ignorance.
Some say ignorance is bliss. For a man with an interest, some may say obsession, with the secret truth kept hidden behind historical events, that's a really weird thing to say. I was trying to console you. Get out of the car, Ron. You need time to think. Run! Okej, okay, możesz tu zachować każdy pojazd, parkując go w garażu, możesz modyfikować swój pojazd w każdym warsztacie w Lost Santos Customs. Okej, okay, bardzo fajnie, pięknie. Aby zapisać grę, połóż się do... O kurwa, ale syf. Aby zmienić szafę prze... Aby zmienić się do szafy... Aby przebrać się, zmienić szafę. Znajdę się kilka ciekawych zajęć. To co, zacznijmy od najebania się? A, teraz te borsa jeszcze. No dobra. O, może, no nie wiem, no może sobie pomyjemy sobie naczynka albo coś takiego. O, są lęce tatuażu, nawet nie wiedziałem. Napić się, browara. What the... Speak! You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you, and you know how I feel about that. No to co my tutaj możemy? Napić się browarka. Okej. Okay. Pis wasa. O, no elegancko, stół, no przepięknie. Moja szkoła, rzekłbym. Ładny plakat trochę BTW po lewej. Kurwa, ten całego browara ładuje na ten. Kolejne browara ładujemy, na dwa łyki ładuje, to szybciutko się napijemy. Cztery browarów i w tej grze powinna już być bomba. To będzie dobrze. O kurwa, on ma bombę po dwóch piwach. Dobra. Zaczynamy się przerażać. No w sumie jak tak szybko pije, to też tak może być. Na dwa łyki sypnąć trzy browary, to trochę zabójstwo. To tak samo jak puszkę sobie przedziurawicie. O, dobra. Ostatnie, czwarte, tak jak mówiłem, i koniec, bo z Trevorem już trochę źle jest. Ja pier... Ale mam teraz takie buczenie. To zresztą sami to słyszycie. What the fuck? Dobra, Trevor, tobie na razie wystarczy. Ty już masz bombę życia, tobie na razie wystarczy. Dziękuję bardzo, przestań pić. I teraz spróbujmy jakoś przejść. Ten plakacik, ten prawie fajniejszy. What the f... Jak on stoi? O, jak się kurna porusza. O, w dupę. Dobra, pójdziemy się przebrać. Tak, przebierzemy się i zapiszemy sobie gierkę. Stroje, jakie my tutaj mamy? Ja pierwszy on wygląda jak... On was stoi jak jakiś orangutan. Dobra, kurde, Trevor tutaj bluzę z kapturem, okej, okay, nie. O, patrzcie jaki, Trevor Swagger. Szlapu mnie nie, koszulki. Trevor ma garnitur? No właśnie, się zdziwiłem trochę. O, ale okej, okay, ale okularki przeciwsłoneczne ma, więc porządku. Kurtki. Niebieska kurtka, nie, spodnie. W sumie takie czarne też są spoko. Tylko najmniej nie pasuje to strasznie ten. To, ta góra, że tak to określę. Okej, okay, buty robocze będą spoko wyglądać z bojówkami. Więc spodnie i damy sobie tutaj czarne bojóweczki, co by na to. Ale to już wolę te niebieskie jeansy do tego te buty sypnąć. Tak nawet nie współcześnie teraz wyglądamy. To już mi się skończyła bomba! Tak szybko! Serio! No zawiodłeś mnie Trevor, naprawdę. Dobra, Trevor będzie tym. Alvaro teraz. Zdarzenia terenowe. Weź udział w jednym z najbardziej emocjonujących wyścigów terenowych w kraju, przyjedź własnym autem. No, później, zaraz, chwila. Ja najpierw chcę sobie zapisać grę. Tam gdzieś chyba leży jakiś Playboy czy coś takiego po lewej stronie, bardzo fajnie.
I chusteczki, coś takiego. No, tradycyjny zestaw do Trevora. Robótka jubilera, okej. Okay. Wow, mamy już 16% gry za sobą. To całkiem sporo, rzekłbym. A bardzo się przyjemnie bawię w GTA, nie powiem, że nie. Mam nadzieję, że przy oglądaniu również. Dobra, teraz zapindalamy sobie dalej. Wyścigi terenowe są teraz dostępne. Tra-ta-ta-ta, bardzo ładnie, wspaniale, cieszę się z tego powodu. Dobra, ogarnijmy sobie, jak daleko jest misja. A, nie jest daleko, więc najtowo. W ogóle nie mamy tego terenu podkrywanego, więc to... A mogę sobie zmienić w ogóle teraz postacie? A, nie mogę, okej. Okay. A! Okej, to widzę tutaj takie codzienność w sumie. Zaszyli się po napadzie na Lubidera, przełączanie dostępne. O, to jest też fajnie, że jest uzasadnione popularnie. Chwila, do fryzjera sobie skończymy. Różne wydarzenia codzienne mają miejsce plus Santos, okej. Okay. Zaraz skoczymy sobie do fryzjera najpierw. Barbers, okej. Okay. Kurde, no popatrzcie, jak Trevor wygląda naprawdę, jak jakiś te... Dupeczka. Dobra, gdzie możemy sobie klapnąć? No ja nie wiem, ja chcę sobie zaraz sypnąć jakąś fajną fryzurkę. Brody. To jest piękne, niczym San Andreas. Przychodzisz łysy, wychodzisz z afro. Dobra, Trevor wygląda jak... Zaraz wygląda jakiś dziadek mróz. Wyzna biedotę. Ten Randall jest nawet spoko, jak na no, taki, no nie ukrywam, niezbyt szałowy wybór tutaj. Tylko tą bradę chyba sobie zmienił, chociaż nie ma w sumie nic lepszego tutaj do tego. Ale nie wygląda też aż tak tragicznie. Gładko oglądany, nie, tak wygląda idiotycznie. Tak tym bardziej, dobra, zostawimy tak jak jest. Oj, w tych okularach, kurde blaszka, Trevor, skurwiel. Dobra, w sumie wiecie co, tak jak patrzę czasowo, to nie będziemy sobie dzisiaj żadnej misji jeszcze już robić. Tylko po prostu się bujniemy jeszcze się do salonu tatuażu, dlaczego by nie. Pokręcimy się tutaj po tych peryferiach, bo kompletnie nie mamy tego terenu odkrytego, tak jak mówiłem już wcześniej. Więc warto by go było poodkrywać. No, przepięknie zaparkowane. Co kurna? Sadzisz się, ziomek? Do ciebie mówię, kurna. Nie, do ciebie, tylko do ciebie. Bułka! Ej, lujek, również! A, bijesz się, tak? Dobra, koniec, kolano pięta i dziękuję, dobranoc. Policja, ssicie. Ja idę sobie tatuażu. Okej, tatuażysta ma całkiem fajny fryz. Gdybym miał wygolony jeszcze z tyłu, to bym miał jak Brad Pitt z Fury. Wybierz dur pasujący do stroju pojemności twojego portfela, okej. Tu. Mamy? A, jebać psiarnię. Zrozumiałem, jebać biedę. Czy on ma tatuaż Michael? Ej, to Trevor naprawdę Trevor kochał Michaela jak brata, macie... Michael brat. 1965-2004. O, to jest spoko. You took that well. That's a cool one. I do oil on canvas, you know. Besides cock piercings. Later. Dobra, na razie to by było na tyle. I tak tego nie widać w naszym obecnym outficie. Dobra, i moi drodzy, co ja mogę tutaj więcej powiedzieć? Chwila, ci tutaj są troszeczkę już, jeszcze ich trzyma. O, patrzcie, jak fajnie jest przyciemniane w tych okularkach, ale sypniemy headshotika. Boom, headshot, pięknie. Dobra, wbijamy sobie do auta. Lecimy sobie jeszcze tutaj do amunacji, ja ją widziałem tutaj gdzieś w okolicy. Tak jest, jest amunacja w ammunition jest w okolicy. Wręcz lecimy sobie tutaj. Policja niech nam się, kurde. Jestem Trevor Phillips, mam w dupie coś takiego. No trochę niekonwencjonalnie przejechałem, ale jest spoko. Dobra, i wpijamy do amunacji. Kolor broni dla Trevora uznaliście, że czerwony będzie w porządku, pasować też będzie kolorystycznie do jego auta. Więc okej.
Ja nie będę się przeciwstawiał. Chwila, jaki w ogóle, ma hajsu, Trevor? Bo to mnie też interesuje. Ło, 100 tysięcy? Ziomek, skąd ty masz tyle hajsu? No nieźle. Powodzi mu się, kurwa. Pieniądze ma, na takiej wioszce mieszka. Żyć nie umierać. Myślałem, że wszystkie bronie mamy odblokowane, tak to pięknie wyglądało, ale niestety nie. Dobra, powiększony magazynek sobie damy. I teraz tak, czerwony kolor, czerwony kolor, czerwony kolor, nie ma czerwonego koloru. Jest pomarańczowy. Fuck, no dobra, no mamy tak, mamy złoty jest dla Franklina, różowy jest dla Michaela, policyjne barwy nie, pomarańczowy, zielony, wojskowe barwy, chyba najlepszy będzie pomarańczowy w takim razie. You know, there's even an Alamo Sea Tour. O, szturmowy ASG, szturmowy SMG, a nie ASG jest darmowy, więc spoko. Pomarańczowy kolor. Kurde, trochę poszalejemy z broniami, ale to akurat zawsze ja. Znacie mnie. Latareczka i oczywiście naboje sobie pokujemy. Spadochronu jeszcze nie mogę, kurde. Kompaktowy SMG już mam, okej, spoczy. Raz tylko pomarańczowy kolor, ej, ale ten pomarańczowy kolor tak w sumie gówno daje, bo patrzcie, jak różowy zmienia całą strukturę broni, tak samo jak ten. Pomarańczowy tylko wylot. Dupa do dupy, serio. Już bardziej wojskowe barwy są spoko. No ale dobra, no pomarańczowy to pomarańczowy, niech będzie. Tak chcieliście, to tak też dla was wybrałem. Ale bez szału, szczerze powiedziawszy. Zaraz zobaczymy w pierwszej osobie, jak te bronie będą wyglądać na pomarańczowo. I powinno być już spoko. Widać, tutaj mogę sobie też w sumie coś kupić do ubierania. Do ubrania. Nie, bez szału, tak szczerze powiem. Obuwia też tutaj nie mogę wybrać. Dobra, mniejsza z tym. Wychodzimy sobie na rajczas. Rozpadało się, lipa. Na rajczas sobie przejrzeć, jakie broni sobie tutaj zakupiliśmy. A nie, w sumie to nawet widać trochę. Okej. Kurde, ale to z pierwszej perspektywy masakra zrobi. Wyobraźcie sobie, co się będzie działo, gdy GTA wyjdzie po prostu na modach. No tutaj gówno widać, tylko celowniczek, więc tak trochę bez strzału. I w tym? O, ten jest chyba najfajniej to widać w tym. Jest spoko. No, zobaczmy jak w karabinku. Tutaj w ogóle tego nie widać. I tutaj, o, w tym zdecydowanie najbardziej widać. Tak jest, w tym zdecydowanie najbardziej. I strzelba. Strzelba też tak bez strzału. Ej, chwila, ja obrzyna sobie nie przemalowałem. No nie mogę naprawdę teraz, no fuck you, policja, naprawdę, za co? Za co? Cidzień pak, dara. W każdym razie to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek z Grand Theft Auto. Ja się naprawdę bardzo fajnie bawiłem przez ten czas. No i cóż, mam nadzieję, że się wam podobało. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i napiszcie, co sądzicie o tym. Bo Trevor Phillips porował już na stałe do naszej ekipy. Ja się z wami żegnam i na razie. Cześć!